Wiecie, jaki jest największy kraj na świecie? To Rosja. Mieszka tam mała dziewczynka o imieniu Natasza. Natasza mieszka w stolicy Rosji, w Moskwie. Czy lubicie jeździć na sankach? Bo Natasza uwielbia. Ma też małego brata, który nazywa się Fiedia. On zaś lubi udawać niedźwiadka i ukrywać się za choinką. Warczy wtedy jak niedźwiedź i rzuca śnieżkami w Nataszę i w jej przyjaciół. Natasza też, jak wszystkie dzieci, uwielbia Boże Narodzenie. Jej ulubionym zajęciem w czasie świąt jest przebieranie się za piękną wnuczkę puszczy. Ubiera wtedy błyszczącą, niebieską sukienkę z płatkami śniegu na mankietach i z falbanami. Fiedia zaś przebiera się za zwierzątko z puszczy. Oczywiście za niedźwiadka. W Wigilię Bożego Narodzenia jedzą bardzo smaczne bułeczki z wołowiną i z mięsem niedźwiedzia w środku. Potem dekorują choinkę. Natasza zawsze robi papierowe laleczki, a Fiedia oczywiście papierowe niedźwiadki. Wesołych świąt po rosyjsku to Zdrów deszczwom Kristoowim.